Cześć wszystkim, tu Marta Skoralo. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego biżuteryjnego ABC. Jakiś czas temu poruszaliśmy temat bransoletek. Ogólnie sobie omówiliśmy, z czego można w jakim stylu i jakimi technikami je tworzyć. Troszkę zagłębiliśmy temat bransoletek na gumce, a dzisiaj chciałam Wam pokazać proste bransoletki sposób na proste bransoletki, a mianowicie mówię tutaj o składakach. Z czym to się je? Generalnie bierzemy różne półfabrykaty, elementy ozdobne i łączymy je w jedną całość. Mogą to być na przykład łańcuszki Zawieszki, mogą to być też łączniki, bo możemy taki łańcuszek przeciąć sobie w połowie i tutaj zamontować naszą przekładkę, nasz łącznik. Możemy też używać kamieni naturalnych, nawleczonych na szpilce i dołączać je jako element ozdobny, coś w stylu takiej własnoręcznie wykonanej zawieszki. Czyli łączymy te wszystkie elementy w jedną całość i mamy tutaj gotową bransoletkę. I chciałam Was zaprosić na serię czterech filmów, gdzie pokażę inspirację na cztery tematyczne bransoletki. Zapraszam. Zaczynamy od odmierzenia odpowiedniej długości łańcuszka. Najprościej jest to zrobić, jeżeli mamy, robimy ją dla siebie, czy najprościej jest tutaj właśnie zmierzyć sobie na nadgarstku i uciąć tam z centymetr mniej bo jeszcze będzie przecież zapięcie odcinamy nadmiar i przechodzimy do składania naszej bransoletki zacznę może od zrobienia zawieszki z kamienia naturalnego nakładam sobie na szpilkę kamień. Odginam szpilkę w drugą stronę i teraz zakręcimy nasz lupik. Jeden gotowy. I teraz tylko doczepiamy nasze tutaj elementy, wszystkie. Na jedną stronę, na jeden koniec łańcuszka nakładam kółeczko zaciskowe i je tutaj już zamykam. O te kółeczko będziemy zahaczać nasze zapięcie. Oczywiście możemy dodatkowo z prostego łańcuszka typu simple wykonać przedłużkę. Na drugi koniec będziemy zawieszać zapięcie, też za pomocą kółeczka zaciskowego. I kółeczko zaciskowe zamykamy. I teraz będziemy już tylko nakładać nasze elementy ozdobne. A może tej sekwencji. Kolejność oczywiście dowolna. I bransoletka jest już gotowa. Robimy sobie bransoletkę z motywem podróżniczym, czyli bransoletka idealna dla podróżujących, dla podróżników. Zaczynamy od odmierzenia odpowiedniej długości. Nadgarstek mam około 15-16 cm obwód. Yy, więc możemy od linijki odmierzyć wtedy 1 cm, mniej więcej, mniej, bo będziemy jeszcze zapięcie robić. Ja centymetra nie, wzi nie wzięłam, więc zrobię to na sucho tutaj na nadgarstku. Odcinam nadmiar, wezmę jeden dalej, bo tamten z drugiej strony muszę odciąć, bo zależy mi na tym, aby przy tym łańcuszku. Obie części były zakończone bezpośrednio lupikiem, żeby nie były przecięte, tak jak z tej strony. Więc tą odciętą końcówkę będę tutaj też odcinać, żeby ta druga strona też była zakończona pętelką. I co. Przystępujemy do złożenia wszystkich naszych elementów. Oczywiście potrzebujemy zapięcia i kółeczek zaciskowych, żeby zamontować nasze zawieszki. Bierzemy szczypcami płaskimi, chwytamy nasze kółeczko zaciskowe, rozchylamy je i z jednej strony zakończymy nasz łańcuszek właśnie tym kółeczkiem zaciskowym i oto będziemy zaczepiać nasze zapięcie. Opcjonalnie można dodać jeszcze przedłużkę w formie prostego łańcuszka typu simple, czy też w kształcie rombu. Różnie jest to nazywane. Na drugi koniec zaczepiam kółeczko zaciskowe i zapięcie. Pamiętajcie, że ten łańcuszek jest tylko jedną z propozycji. Można jak najbardziej wykorzystać każdy inny. Pamiętamy tylko, aby wybrać taki, w który, przez które przejdzie nam kółeczko zaciskowe przez jego ogniwo. Na środku umieszczę chyba tą największą zawieszkę. Tutaj po bokach chyba damy róże wiatrów. Podobnie montuję każdą następną zawieszkę. I montujemy ostatnią zawieszkę. I branzoletka dla podróżnika jest już gotowa. I jak zwykle taką bransoletkę zaczniemy od odmierzenia odpowiedniej długości, odcinamy odpowiednią długość. Tak jak wspominałam we wcześniejszych filmach, długość łańcuszka powinna być około 1 cm mniej niż obwód naszego nadgarstka, bo dodajemy oczywiście jeszcze tutaj zapięcie. I zaczniemy tradycyjnie od zamontowania na jednym końcu łańcuszka zapięcia. Na drugim końcu zamontujemy same już kółeczko zaciskowe. Wybieramy już wtedy te większe, bo o nie będziemy zahaczać nasze zapięcie. Jak zwykle, opcjonalnie po tej stronie możemy też zamontować przedłużkę w formie łańcuszka typu simple. Teraz wykonamy zawieszkę z naszego kamienia słonecznego. Na szpileczkę, tu akurat yy, zakończono na płasko. Nakładamy nasz kamień słoneczny. I tuż przy kamieniu wyginamy naszą szpileczkę, tak żeby powstał kąt 90 stopni. Nadmiar szpilki tutaj odcinamy. Jaka to powinna być długość? Ja to mierzę tutaj akurat na palec. Jak widzicie. W podać, jeżeli miałabym podać w milimetrach, to do takiej do takiego drobnego, drobnej pętelki, którą będziemy wykonywać, wystarczy około 7 mm. I teraz szczypcami okrągłymi robimy pętelkę. Tak samo robimy z drugim kamieniem. Zawieszki z kamieni mam gotowe, więc przystępujemy do zamontowania naszych wszystkich zawieszek. Może tutaj damy chmurkę, słoneczko, kamyczki i znowu chmurkę. I jeszcze tutaj dwa mniejsze słoneczka po bokach. To jedno zostawimy bransoletka pogodynka jest już gotowa. Jest to już czwarta inspiracja bransoletki typu składak, czwarta i ostatnia. Bransoletka marynarska z motywami właśnie morskimi. Odmierzamy sobie odpowiednią długość łańcuszka i tutaj ostatnie ogniwo sobie rozszerzymy. I odczepimy naszą długość odpowiednią łańcuszka. Tradycyjnie zaczniemy od zamontowania z jednej strony zapięcia. Oczywiście używamy do tego kółeczek zaciskowych. Kółeczko zaciskowe jest łatwiej otworzyć, więc je otwieram a nie ogniwo łańcuszka, bo kółeczko jest mniej masywne. Zamykamy. No tutaj widzicie, letka e, przestrzeń e, między zakończeniem w kółeczku zaciskowym powstała, więc po prostu je docisnę, żeby nie było żadnej tutaj szpary. Co prawda, te elementy przez tą szparę by nie przycisnęły się, ale zakończmy to estetycznie. Skąd takie szpary mogą się wziąć? Prawdopodobnie nieuważnie otworzyłam kółeczko zaciskowe i odchyliłam je trochę na boki, a nie tylko góra-dół. Z drugiej strony również zaczepiam kółeczko zaciskowe i o nie będziemy zahaczać nasze zapięcie. I jak zwykle opcjonalnie po tej stronie, gdzie mamy same kółeczko zaciskowe, możemy doczepić przedłużkę, postać łańcusz, kawałka łańcuszka typu simple, czy też w kształcie rąbu. Na środku zawieszę nasze największe zawieszki i dwie mniejsze zawieszki koło sterowe po jednej stronie, a róże wiatrów zamontuję z drugiej. I bransoletka marynarska gotowa. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam was na kolejne filmiki, również kolejną inspirację z bransoletek składaków. Do zobaczenia.